Muzea i instytucje kultury są zamknięte dla gości. Jak długo? Nie wiem, ale możemy je zwiedzać przez internet. Dziś zapraszam Was do zwiedzenia magicznego miejsca, jakim jest Pałac w Lubostroniu. Zapraszam. Architektura jest inspirowana włoską Villa Rotonda, zaprojektowaną przez Andrea Palladio. Ale nie brnijmy na razie w tym niebezpiecznym kierunku. Czas na gotowanie. Niedługo Wielkanoc. Prawdopodobnie będzie inna niż te do tej pory. Ale dlaczego nie ma być pysznie? Zdrowy rozsądek mówi, że spędzimy je w mniejszym gronie. Pokażę Państwu, jak przygotować pyszną kiełbaskę z sałatką z buraków z majonezem. No i oczywiście z jajkami. Zapraszam. Na początek przygotuję sos. Potrzebuję majonez pomorski. Będzie idealny. Taka spora łyżka. Musztarda. Też taka uczciwa łyżka. Potrzebuję kremową ze śmietanką. 12 będzie doskonała. Dodam 3 łyżki. Odrobina soli. Świeżo mielonego pieprzu. Szczypiorek. Ugotowane buraczki i pokrojone w drobną kostkę. Pokrojone, ugotowane na twardo jajka. Całość dokładnie wymieszam. Jeszcze świeży szpinak. Całość dokładnie wymieszam. Sałatka gotowa. Włożę ją do lodówki, aby się przegryzła. A ja mam teraz czas, aby się przejść po pałacu. Pałac wybudowano dla Fryderyka Skórzewskiego, wielkiego miłośnika sztuki. To właśnie jemu zawdzięczamy nazwę Lubostroń. Hrabia był tak zauroczony krajobrazem zakupionej przez ojca wsi nad Notecią, że nazwał ją Sercu Lubym Ustroniem. Lubostroń był siedzibą rodu Skórzewskich do II wojny światowej. Pałac w nowej rzeczywistości miał sporo szczęścia. Przez chwilę mieścił się tutaj ośrodek w czasach pracowniczych pobliskiego PGR-u. W latach 60. pałacem zainteresował się Andrzej Szwalbe, legendarny dyrektor Filharmonii Pomorskiej. Od tego czasu pałac został instytucją kulturalną. Upiekłem wcześniej chleb. Kromkę usmażę na złoty kolor. Odrobinę oleju. Rozgniotę ząbek czosnku. I ułożę grzaneczkę. W międzyczasie przygotuję sobie kosteczkę masełka. Grzaneczka już jest brązowa. Na koniec odrobina masła. Chciałbym użyć ten smak masła, chleba i czosnku do smażenia białej kiełbasy. Przygotowane pieczywo ułożę sobie na półmisku. Czas na białą kiełbasę. Wcześniej ją sobie sparzyłem. Natnę w paseczki. I tak przygotowaną kiełbasę rzucę na patelnię, na której smażyło się pieczywo. Kiełbasę usmażę na złoty kolor. Nacięta kiełbasa pięknie się otwiera. Czas na boczniaki. Cebulkę pokroję w piórka. Cebulka, grzyby pięknie się przesmażyły. Czas na sos maślany. Łączy się z cebulą, z grzybami. W międzyczasie szybko pokroję por. Dam go zupełnie na końcu, aby był chrupiący. I ląduje na patelni. Jeszcze szczypiorek ogrzany smakuje jeszcze lepiej. I powolutku otulę kiełbasę warzywami i grzybami. Kilka płatków czosnku zupełnie na koniec. Będzie idealny aromat. Wszystkie składniki mojego dania gotowe. Mogę układać na talerzu. Grzanka oczywiście przygotowana wcześniej, na którą ułożę sałatę. Sałatka bardzo dobrze się przegryzła. Smakuje tak, jak chciałem. Ułożę na grzankę. Oczywiście kiełbaska, piękny kolor i grzyby z
cebulką, por, czosnek. Wszystko ląduje na talerzu. I mój pomysł na święta gotowy. Smacznego. Na koniec mam dla Państwa niespodziankę. Porozmawiam z panem Andrzejem Budziakiem, dyrektorem pałacu w Lubostroniu. Panie dyrektorze, zna pan ten pałac jak nikt inny. Co zostało z tych lat z Kurzewskich tutaj w pałacu? Powiedziałbym, że przede wszystkim to został ten duch, który był najważniejszy dla nich, kiedy zaczęli budować tę rezydencję. I myślę, że kiedy można pobłądzić po salonikach pałacu, kiedy jest tak cichutko i spokojnie, to czuje się to sakrum tego miejsca. Myślę, że Skórzewscy doskonale wiedzieli, stawiając tutaj Fryderyk Skórzewski, który stawiał tą rezydencję w tym miejscu, przez niego lubym, a jednak ustronnym. Stąd w ogóle nazwa jest tego miejsca, Lubostroń. Pierwotnie to było Piłatowo. A to, co dzisiaj zostało, to zaledwie mamy tutaj kilka elementów takich materialnych. Kroniki, meble, figury, ściany, które tak, oryginalnie były. Są w oryginale. Niestety jedna piękna posadzka, która jest piękna i oryginalna, to jest posadzka w rotundzie. Bez mała Panteonie naszego pałacu. Oryginalnymi meblami, które są z czasów bytności hrabiostwa Skórzewskich, to jest właśnie ta kolumnenka, która być może zasłużyła właśnie tak jak dzisiaj służy jakiejś wazie pięknej chińskiej lub też kwiatom. Również jest stół z kilkoma krzesełkami, z trzema krzesełkami konkretnie. Są to oryginalne meble pochodzące z pałacu z tamtego czasu. No ale jest pan pasjonatem, poszukiwaczem, bo widzę, nawet laskę pan znalazł, która też należała do Skórzewskich, prawda? Tak, to rzeczywiście jest bardzo piękny eksponacik, którym tu jest wyraźnie podpisany, jest Leon Hrabia Skórzewski. Więc jest to ten z ostatnich hrabiów z linii generalskiej, Leon Skórzewski. W 1903 roku umiera. I tak nie wiedzieć skąd nagle okazuje się, że znaleźliśmy, odzyskaliśmy, kupiliśmy. Piękna rzecz, ale też piękny pałac. Wygląda wygodny do mieszkania. Jak się żyło, mieszkało tutaj w Skórzewskim właśnie? Zapewne mieszkało im się bardzo dobrze, bo to byli ludzie, którzy, tak jak mówiłem, im przyświecało to utrzymanie tej polskości, bo tym ewenementem dla tego pałacu i dla tego rodu jest to, że od wybudowania pałacu 1795 rok, 1800 już był do zamieszkania, do 1939 roku tutaj ród polski był, który dbał o polskość, pielęgnował język, dbał o ludność okoliczną, którą wspomagali i którą też jak gdyby starali się kształtować właśnie na Polaków, żeby nie zapominali, jakie są ich korzenie. Panie dyrektorze, pięknie dziękuję za rozmowę, za odkrycie tych tajemnic tego pięknego miejsca. Z Państwem zobaczymy się za tydzień i znowu odkryjemy kolejne tajemnice tego cudownego pałacu. Zapraszamy.